Cześć i czołem, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulator 2. Słuchajcie, znowu Skandynawia i znowu fajna trasa. Tutaj jednak fajnie się pokręcić. Okej, będzie przeprawa, ale myślę, że furgonetki Branko przewieźć do Estonii ze Szwecji za 19 tysięcy. To jest świetny interes. Mamy delikatny ładunek, mamy, słuchajcie, ważną dostawę, mamy też ładunek wysokiej wartości, czyli rzeczy, które mi podnoszą zdolności w bardzo, bardzo fajny sposób. Myślę, że w związku z tym no warto tą misję zrobić, bo pieniążki leżą na ulicy, trzeba umieć je podnieść i to jest właśnie ta sytuacja, słuchajcie. Dlatego mamy też ładunek, który jest lekki, bo tam jest chyba tylko 6 czy 7 ton. Znaleziono sygnał GPS, system gotowy do pracy. Więc tak naprawdę jest to wszystko, co jest bardzo przyjemne. 19 tysięcy, jak dowieziemy ten ładunek... To będziemy naprawdę w super, ale to super sytuacji. Do tego, żeby wyjść z pleców finansowych, jest to bardzo... Czekajcie, bo włączyłem to, a nie wiem, czy to się wyłącza, nie pamiętam. Nacisnęliśmy z dupy jakiś guzik, nie wiem, który to był. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy na rozpisce, jak się włącza światło awaryjne. Skręć w lewo. Tylko odbierzmy ładunek. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Ładunek przyjmijmy. Wybrano cel podróży. I zobaczmy jeszcze tylko w opcjach. F. F jak Felicjan, okej. Także naprawdę będę chyba powielał trasę, którą jechałem. Ale nie jestem jeszcze na etapie, w którym robię ładunki tylko dla przyjemności, więc... Wygląda tak, jak wygląda. No nie dojadę, znowu nie dojadę przed spaniem. Tak naprawdę wychodzi na to, że ładunek oddam w... Skręć w lewo. Nad ranem. Ale będziemy tak na plusie takim generalnym, więc w sumie nie ma co narzekać. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Mam włączone światełka? Mam. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Zjedź z ronda. Jest, myślę, że bardzo fajna traska, po prostu zarobek będzie w porządeczku. Będziemy na plusie, nawet jak nam zejdzie kredyt, to nam grubo ponad dyszkę dostaniemy. Będziemy mieli jakieś 25 tysięcy, bo jeszcze tak koszty są utrzymania. Nie będziemy ratów takich 25 tysięcy, więc po zejściu kredytu zostanie nam około 10, 11, 12, to zależy tam od tego, ile mandatów dostanę. Ale suma summarum jest naprawdę bardzo, bardzo już fajnie. I taki zarobek, taka sytuacja mnie cieszy. Bo mogę sobie spokojnie odrabiać zaległości, będę w stanie ten kredyt spłacać i będę mógł fajnie się rozwijać. Dobra, dobra sytuacja. No i lekki ładunek, wiecie co powoduje? Lekki ładunek powoduje, kochani, to, że tak naprawdę mogę znowu robić to, co lubię najbardziej, czyli zapitalać. Zobaczcie, jak prędkość mi tutaj ładnie rośnie. Więc w tym wypadku
Rozpędzimy się do jakichś 130, bo dlaczego by nie? I jedziemy. Za chwilę kończę, słuchajcie, po tych nagrywkach włączam renderowanie i muszę jechać umyć samochód. Odkurzyć, umyć z zewnątrz, umyć szyby w środku i tak dalej. Do tego jeszcze muszę poczekać do Stonki na zakupy. Dobra, to 135 damy muszę. Może się uda. Super jest. A potem jeszcze odkurzanie, mycie podłogi, wiecie, takie przyjemności, ale narzuciłem sobie taką marszrutę, że sprzątam coś, sobie wyznaczyłem, potem nagrywam odcinek. Więc jak dobrze pójdzie, to po powrocie z mycia samochodu nagram jeszcze jeden odcinek, potem odkurzę mieszkanie, nagram jeszcze jeden odcinek. Także tak pod 30 będziemy dzisiaj, myślę, odcinków wchodzić. Czyli tak 10 sierpnia mniej więcej. Nie wiem, ile nagram na działce, to się wszystko okaże. Bo może nie będę w ogóle nagrywał ETS-a. Może na przykład nagram sobie jakąś miniserię z Rimworlda, albo jakąś miniserię na przykład z Hearts of Iron, bo mi się chciało pograć w to ostatnio. Zobaczymy. Skręć w prawo. Nienawidzę tego zakrętu. Ile ja tutaj się razy zablokowałem, to już nawet nie liczę. Za późno teraz odbiłem, nie? No to genialnie. To muszę pojechać szerzej. No, powinno się udać. Dobra, jest ok. Ach, już tak się cieszyłem w myślach, że o, ale świetnie, autostrada i zaraz nie zjeżdżam. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź. Chociaż tam też jest jakaś taka szersza droga. Może to też jest autostrada. Nie, no, z takim ładunkiem nawet moja ciężarówka idzie. I znowu możemy odpalić te 135. To jest dopiero dobra informacja. Odkryjemy chyba ze dwa miasta teraz. Chociaż nie wiem, poczekajcie, zobaczmy. Nie, tędy już jechałem. Ale patrzcie, to wszystko jest autostrada. Więc to będzie szybka i przyjemna trasa. Tylko trzeba cię do tych 135 rozpędzić. Jedź prosto. To jest tak ładnie kilometry, to tam kilka sekund spadają. Tak się miło jedzie. 135 miał być. I tak robimy z tego nie symulator, a grę zręcznościową.
I 135. Świetnie, świetnie. Jedziemy jak szaleni. Jak stoimy z czasem? 3 godzinki. 3 godzinki to jakieś 300 km przejadę. Troszkę może więcej. Około 400. Czyli ciągle walczymy o to, żeby się wygobić z czasem. To też jest fajne. Tylko tam było chyba 6 godzin, tu mamy 4, więc... się raczej nie uda. Tak trochę żyję na krawędzi, nie? Takie robiąc przejazdy. No ale cóż, raz się żyje i trzeba próbować. Tamten uciekł od nas w ogóle. Przewalił w barierkę, ale nie było wypadku. Takie ryzyko jest takiej jazdy niestety, wybaczcie. Procent uszkodzeń, no trudno. I uszkodziłem też ładunek, dupa Jasia, wyniósł 17 tysięcy. Ale jedziemy, no trudno, to jest wkalkulowane ryzyko. Ja wiem co robię, jadę tak z premedytacją. Ile zostało czasu? 2 godziny. Przyjadę jakieś 260 km. Czy jakieś 240 się ostanie. No nic, zobaczymy co życie przyniesie. Powiem wam, że się nażarłem jak bąk tym kepsem. I ryżykiem dobrym, pysznym. Słuchajcie, spróbuję jeszcze przyspieszyć. Nie wiem, czy się da. Jedź prosto. Ale zobaczymy. Policja! Sorry, chłopaki.
i dziewczyny, ale wgram save'a. 5000 mandatu. Do roboty. Jedź prosto. Trzeba było zwolnić do, nie wiem, 95, odjechać i dopiero przyspieszyć. Może nie powinienem tego save'a wgrywać, ale mówię, kurde, no mandat dostać, ale 5000. Trzeba było zwolnić. Jakbym nocą na hamulec, to bym dostał ze 3. Ale nie, ja będę jechał, bo jestem głupi. No nic, jedziemy dalej. Ale widzicie, nie każdy potrafi zrobić ZTS-a zręcznościową. Ja potrafię. Wystarczy nie zdejmować ręki z gazu. Jedź prosto. Przed nami to może być policja. Ale nie jest. Jak stoimy z czasem? Godzina 42. Czyli jeszcze jakieś 140 może przejedziemy. Bo tutaj jest trochę więcej. 200 km. Nie wiem, czy zdążymy. Ale jedźmy. Muszę przyznać, że mamy prędkość naprawdę fajną. Mówiąc kolokwialnie, nie ma lipy. Same dęby. No i wielki plus jest, że jedziemy tak naprawdę całą trasę po autostradzie, tak? Tylko tam na początku było trochę innych dróżek. A tu mamy jakąś taką, wiecie, drogę krajową, przylotową, autostradę i naprawdę... Jedź prosto. Tutaj opóźniłem to hamowanie. Już się widziałem na barierce. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ooh.
Dobre to było. Bez hamowania, siłą pędu. Ładna sprawa. Wstała mi godzinka. Czy mamy daleko? Muszę zobaczyć, czy mamy daleko, słuchajcie. Czy musimy iść spać? No, myślisz? ETS-ie, zaciąłeś się. ETS-ie, nie rób mi tego. Czemu tak dziwnie? Czy każesz nam zawrócić? O co ci kaman? Tu mamy jechać. Nie no, chyba zdążymy. Okej, ruszajmy. Ups. Tutaj nie ma chyba po prostu przejazdu i to tak dziwnie zrobione jest. Jedź prosto. Tutaj nie ma zjazdu? Niemożliwe. Musi być zjazd. Gra nas chciała oszukać. Nie wiem, czemu te genom kazało jechać najpierw tam prosto i zawrócić. Przedziwne. I know, ale zaraz będę na miejscu, więc wybaczcie. Wytrzymamy. Szukanie nowej trasy. No czemu nam każe zawrócić? Coś się ta gra zepsuła. Muszę tutaj przepłynąć i przepłynąć muszę tam. Do Paldasiki. Coś nasza gra zachowała się dziwacznie. Chyba, że coś kliknąłem bez sensu. Ale teraz śmigajmy, bo za 40 minut mamy czas na spanko i musimy dojechać. Nie pamiętam, tutaj będzie jakiś chyba fotogadek po tym zwężeniu ulic. Coś tutaj pamiętam, że tutaj coś się złego działo. Ale dopiero jak się trasa zwęży, trzeba będzie zwolnić. Naprawdę, znowu 5000 mandatu. Czemu? Kiedy mamy save? Jest 19 po. Save mamy. Może tu jakimś cudem będzie przed mandatem? Tak. Słuchajcie, no to jest kolejny przykład, że mam więcej szczęścia niż rozumu. W tym miejscu dostałem przecież mandat, nie?
Ale ja muszę jechać szybko, słuchajcie, bo przecież za chwilę będę płacił mandaty. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. W porządku, znajdziemy inną trasę. Patrzymy, wiecie, czy nic tam nie jedzie. Zero minut. Aha, czy za chwilę będą mandaty. Dobra, trudno. Trudno, już jedziemy. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Wydamy pewno znowu z 10 tysięcy na naprawę ciężarówki. Oznaczanie nowej trasy. Ale jest w porządku. Paldasiki. Tam mamy trasę do Estonii. Patrzyłem. Ale tam mieliśmy... Nieważne. Znajdę nową trasę. Przeliczam trasę. Ile mam? Co? Że co? Co, co? Gdzie mam ładunek? Nie, no moment, chwila, poczekajcie. To możemy wycofać. To możemy wycofać. Gdzie mam zawieźć ten ładunek? Czy naprawdę mam zawieźć go tutaj, do NN Chemicals? Czy jestem aż tak upośledzony? Nie rozumiem. Przepraszam was, kochani, ale ja mam coś z głową. Bo autentycznie się zgubiłem. Nie wiem, gdzie mam zawieźć ładunek. Zobaczymy, tutaj każe płynąć. Tu. A przed chwilą kazał mnie zawrócić. Aha, bo jakieś punkty poznaczałem bez sensu, tak? Żeby to chodziło o to po prostu, żeby było dobrze. Dobra. Jedziemy jeszcze raz. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Miałem po prostu pozaznaczane punkty. To tylko Markowy mógł się zgubić w ETS-ie. Brawo dla mnie. Czyli kolejna półgodzinna trasa robiona w godzinę. Standard. Za karę umyję samochód i odkurzę.
rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Szczęście z tą policją, że nie jechała przedtem. Bym pewnie dostał mandat za takie przejeżdżanie ronda prosto. Na rondzie prosto. To tylko Markowy tak potrafi. Na rondzie prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Zobaczcie. Niestety używam tego mikrofonu, prosto, którego nie mogę wyciszyć. Znaczy musiałbym włączyć grę i... Koronawirus chyba, kurde. Albo to jest uczulenie na sprzątanie, to jest chyba to. Właśnie, przekroczenie czasu pracy. Przedtem nie miałem, przedtem, a teraz mam, no ale trudno. W porządku, znajdziemy inną trasę. A w Estonii nie pada, fajnie. I patrzcie, mamy poranek, więc cały dzień przy nami. Możemy sobie jechać teraz gdzie chcemy. Może pojedziemy do Rosji? Tak. Nie będziemy teraz robili takiej trasy typowo, myślę, pod zarobek. Tylko zrobimy sobie teraz trasę dla przyjemności. Tylko będę musiał też przy okazji naprawić ciężarówkę chyba. A może jeszcze nie, no zobaczymy, chociaż procenty są już paskudne. Ale mamy ranek i nie ma sensu znowu się pchać, słuchajcie. Mamy ranek i spaliśmy, o tak. Więc nie ma chyba sensu się znowu bawić w przeprawę promową. Tak mi się wydaje. No chyba, że będzie jakaś, wiecie, znowu misja za 25 tysięcy euro. Takiej nie mogę popuścić. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy. Chłopaki, kupujecie Branko? Myślałem, że to Iveco. Brako, przepraszam. Braku. Branko by lepiej brzmiało. Branko to jest jakiś ten bizon, tak? Coś takiego. Jakiś bizon czy inny lui, dobra, co cofniemy troszkę. No tak, to parkowanie może trochę zająć. Nie mówię, że nie. Dojechaliśmy, kochani. Dziękuję wam pięknie za oglądanko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kasa zacna, słuchajcie, kasa zacna. 18 tysięcy zarobku. Coraz bliżej do kolejnego levelu. A wam pięknie dziękuję za oglądanko.
i do zobaczenia później. Pa, pa!